Szukając dla Wicki wzrostu słusznego. Halo. Szukając dla Wicki wzrostu słusznego Forda. Montka. Drobiazg. Pomyślałem sobie, że 12 rok, grudzień. Ja Beethoven. Pomyślałem sobie, że jako że pani jest wysoka, 104 przebiegu. 104 przebiegu. AC piorun DC. 6 poduchach. 7 poduszka na zgrabne kolanka. Serwisy przejrzymy, jak się pani zaakceptuje, bo to jestem, uważam, proszę ja was i tak dalej, że to w ogóle proszę ja was, nie? Czy coś. Nie wiem, co ja gadam, ale czasami coś znajdę zupełnie innego. Jest to benzyna 1.4. 300 euro drożej niż zakładano. Ten cwir. Oil is neu. 8.20. Nowy olej. Płynny. Nie, zauwa, zauwa. Ja to sobie skontroluję po swojemu. Jest git. Pararapapaj. Lakier oryginal? Ja, klopszon, weźmy się. Teraz sobie maszynę swoją. Ja wiem, że ładny, se sprawdza, czy był ciulany kajsik. Szyby prądzie 4. Dzwonimy. Pani żąda zdjęć, mówi, że cytrynka słabo, że wolałaby dołożyć do jakiegoś mocniejszego motora. Tylko pani chce auto do miasta. Zadałem pytanie, gdzie pani się będzie ścigała u was? Po mieście i z kim? W sumie racja. Proszę panią, 104 tysiące przebiegu. Kuźwa, no racja. Spotkałem się sporo aut z przebiegiem, wiecie, benzyna 180, 170, 220, 150, przeróżne. 104 przebiegu z serwisami. Patrzcie na siedzenie jakie. Już pani wysyłam. To oczywiście być nie uprzejmy, ale rajdować po mieście, co tu się nic nie dzieje, a dzieje się. 17 rok, 59. Zobaczmy, tutaj jest wpisane, kiedy to wyjechało z fabryki. Lipiec, 12 rok. Nie będzie 70 kW. Razy 1,36 policzy mi tam na szybko. Za 100 koniec, to pojedzie po mieście jak głupie. 17 rok. Cena, nie sztuka kupić za 5 euro auto jakieś tam umęczynen machen. Ale sztuka wręcz zachęcić. A Jezus, Jezus. Poszły foty. Przeczyścić, bo wiecie, stówka nawet z plastikowej. Stówka gut. A tu szlisa. Ja. O, odpalę. Próbujemy, włączyłem klimę, wszystko hula. Hula krasula, bardzo ładnie. Jak na plastik. Jessica tam jeździła, nie dacie wiary. Jessica jeździła z Kubana. Opa! Tu już byłem, to jest oryginał. Ostatnio kupowałem wiśniowego na automacie. Było to w wiśni. Coś mi tu nadstaje, czyżby apteczka troszkę dawała górę? Tak jest, apteczka dawała górę. Stówka przebiegu, to nie żarty. Jak pani zaraz tam decyzją nie jakieś. Pak. Pararaj. Ciraraj. Nawet tu za bardzo nie ma co prać chyba. Ręcznie jak się należy, nie jakieś tam wiecie o co chodzi. Kontrola trakcji, paliwko, te. Dwie szyby prądzie, reszta w korbie. Ale wiecie, stówka przebiegu robi robotę. Czyli auto jest poniżej ceny, jaką chce dać Wicka, bo cena Wicka podniosła o 1000 euro, żeby szukać grubiej, ale do miasta, stówka przebiegu, można znaleźć grubiej, grubszym przebiegiem, ale
Czy to ma w ogóle sens? Wszystkie serwisy w Citroen. Piątka skrzynka, nie wyświecht w ogóle nigdzie. Tak się było jeszcze, jak psu turnister. MP3, MP6, HWDP, wszystkie różne. Matko prze. Ale po angielsku znają wszystkie. Ogień, ogień z rury. Dobra. Tak, na drugi klucz, żeby nie było niespodzianek. Hula. Nie, dzwonię. Dzwonię. By nie było, że dzisiaj o prochowcu dziadka nie będzie. Dziadka prochowcu jest zawsze. Sam parkuje. Szkiełeczko w GTD-ku z digitalem. Rzadko to widzę, widuję siódemkę z digitalem. Rad Mahmud, szklałby prywat. To jest Mahmud. A, okej. Achce bauja, szklałby prywat. A, okej. A will prywat, amen. Okej, danke. Ich frage, danke schön. No jak prywatnik bez rejestracji? Też to skurwisyn ładny, przepraszam. To mam zakaz wejścia, bo przez widza. Kiedyś zakupy dla mnie GTD w kombi. Co za czas. I zakupił dla mnie pan szanowny stąd. Właśnie z tej budki zakupił dla mnie kuźwa auto. Dla widza, widzę, że go upatrzył w internetach. Widzę, że Abdulak zakupił. Kuźwa widzu później się rozmyślił. A4 chodziło B9. Pozdrawiam widza serdecznie. Abdulak mi zakazał tam chodzić. Pozdro 600. Szukam za widza szóstki ładnej. Tylko musi mieć klimatronik. I sterowania w kierownicy. No i manualną. Właśnie to jest automat. Lecimy dalej. Sport Coupe. Bryka kupiona dni temu, tydzień, 7, 6, 5, 5 dni. Sprzedany napis. Jedzie na Kraków. Pan szanowny jutro własnym transportem sobie dla córki odbiera. Do kompletu biorąc szarą myszkę od pana Alika z porannego zakupu dzisiejszego. A ja popylam dalej. Ho, ho, ho! Mokka! O, jest szefunio. O matko, jakie ostraństwo. Kruca fix. Co tak biało? Czekajcie, bo nic się nie dzieje. Mam. Podjąłem klucze. Bo pani, jak się okazało, nie wzięła skubaniutka. Tu jest grubiej. Citroenika. Opona średnia. Natomiast tarcza milimetr, może półtora rantu. Pani nie wzięła Citroena, bo jak to w życiu bywa, no. Nie, bo nie. O, 109 przejechane. Serio? Ja bym bardzo prosił, żeby tu nic nie świeciło. Żeby to mi tu hulało. Jakaś rolka. Coś tam wyje. Tylko czy niepokojąco, to nie wiem. Jedź mi z tą wichurą. Kierownica grzana. Co ty mówisz, dupska grzana? Może i słusznie, że nie wzięła. Z olejem mamy tu kłopocik. Wyłączmy, sprawdźmy. Patronik przód, tył, patronik tył, przód. Ładna, czarne wyszczupla. Czyżby mazury poszły? Tutaj tą Astrę. Kurde, bo już mi palec urwie. Jak ja mam chudy pa... Ekotek. Eko... E-mysza bardziej niż ekotek. Ekotek. Dobra. Jezus, bo sobie przecież wyrwę oko. Dobra, zobaczmy, co tutaj się dzieje. I co tu jest z tym olejem? To jest to kisiel? Nie ma kisiel. Także mnie tu nie denerwują te. Chyba trzeba oleju dolać. Zapultane na śmierć. Palca muszę włożyć. Jak palca nie włożę, to wiadomo, fakowy najdłuższy. Pachnie jak 18. 4-18 wiozę w Mercedesie. Jakiś tam utwór, wiecie, był. Zenka czy innego skubańca. Dobra, zakręcone. 18 rok, 81 tysięcy na 101 zmiana.
Likli, mikli, likli. Dobra. Coś tu już spłynęło? Nie spłynęło, bo tam aż spłynie. Dajcie pokazać przy okazji popatrzenia to autko. Parytonik przód, tył. To jest taki kolor, naprawdę powiem wam, ładny. A co ty mówisz? Zima w bagażniku. Auto się bardziej spodoba niż ten Citroen, bo w Citroenie było fajnie, natomiast letuje skurwa serwisów, ty. Opel serwis i gwarancja. Daj wam tu, Boże, chłopcy, jakieś kwitki. 17 rok. Dobrze widzę? 18.03.17. I to się tu na tym kończy. Ale tu się zaraz zagłębimy w te, patrzcie, w tą patologię, papierologię. Przepraszam, to beneficjentów wszystkich. Bardzo mi tutaj jest radośnie, to się mi tu przecież nie zmieści. A wyjąłem to i nie potrafię, bo skrzynia szóstka. Gdzie z tym olejem, zobaczę. Może mieć? Patrzcie. Perforacja, wszystko. Nie może paluchem udeptał. Fajne to auto jest. Siedzonko grzane. Kierka grzana. Pierwszy raz widzę w tym szampańskim siedzonko. Lepsze jak cytrynka. Poduszek jest ile? Też 6, ale zima jest. To jest w ogóle... Idę negocjować. Grzeje bryk, ile się da. 1.4 turbo, 12 rok, jak się okazuje. Proszę państwa, turbo jest to konny. 109 nakulane. Są też grafisy. Grzeje go tu już po raz kolejny. Nic się mu nie dzieje, cykać jak wściekły. Parytroniki przodek, Roman. Parytroniki tył, alufelga w bagażniku na zimówce. Wspominałem o kierownicy, że naprawdę stan jest wzorowy. I ten środek też. Szkoda, że nie ma nawigacji, byłoby rzeczywiście kompletnie, ładnie i elegancko. Prawe drzwi są powtórnie polakierowane, więc mamy rozejście jakieś. Ale to jest jakaś tutaj sprawa drobna, nie przenosząca jakiejś ujmy na honorze. Szyny auto, kolega. Piękne jest, tak jak pośladki pana Romana. Tylko Abdulek o tym nie wie. Czekam na cynk od pani szanownej, bo część zdjęć nie doszła w ogóle. Lustro prąd. Przypadł tylko dwie prąd. Uwaga, moda. Bez tego. I Volvo. Jadę sobie jako pan Roman z placu. Niczym Krystyna Czubówna. A tu w lusterku widzę Abdullaha, który mnie pozdrawia serdecznie. Od niego kupiłem ten pojazd zacny, zagraniczny. Myślę, cóż chcę, pewno sprawdzić chcę, jak się mi nie jeździ. Krzysztof, ciśniesz w prawo, mówię, nie, w lewo, podwieź mnie 2 km w lewo. I ja go, fuga Abdullaszka, na pakę, podwiozłem go pod lecznicę. Hopszedł do lekarza, tu sobie zawyrtnę. Hopszedł do lekarza, ulotowałem Abdullachowe dzisiaj życie. Albo przynajmniej kolejkę z numerkiem, że tak się wyrażę. Oby ten... Ładne. Nauka jazdy, a u nas kuźwa Jarisami jeżdżą. A tu nowymi A-klasami, siódemkami, C-klasami, X-klasami. I HWDP klasami, cześć. Gdzieś ten lekarz był, bo właśnie zawinąłem. A propos, zobaczcie na orange, jaka fajna jest. Jakie ma kolory orange, nauka jazdy. Nie tam, że jakaś orange. Orange, tak tu jeździ milion. 1 300 000. Rączy jeleń pomyka niemiecką wsią, niczym zalotny apogeusz. Niczym bursztynowy świeżop. Kto to kurwa jest świeżo? Proszę państwa, jadę na kolejny plac, taki jestem spryciarz. Obskoczyłem 3 place w mieście już, dobrze mówię? 5 placy w mieście. Na jednym z placy pan szanowny, kompletnie mi nieznany, miał mi trzymać insygnię dla widzu. A jako, że mnie nie znał, to ją skubany sprzedał dzisiaj rano.
bo myślał, że jestem jakiś gość niezaufany. Szkoda, bo naprawdę auto było godne. 163-konne w 16 roku. Na wypasie. Proszę ja was, mocnym. No szkoda, szukamy dalej Signi. Dalej, bliżej. Autka małe nabyte, ale są jeszcze zleconka na inne autka małe, które jak nie dziś, to we wtorek będą nabyte. Lecę dalej, bo wsi anielska, wsi niemiecka. Pozdro 600. O, 30. Przy Altenheimie. Tutaj taki mamy dla starszaków. Raczej 70+. Haciendeiros. Szukam dzisiaj dla widzu Audi takiego. W dieslu. W kombi. Dzisiaj chyba z 10 już sedan, typu limuzyna. I to się to nie zdarza, żeby takie zadanie jakieś stare. Zazwyczaj są kombiki, bo to przecież niemiecki kombik, czy jest niemiecki kombik. A tu kurwa kolejny. Aż wam to pokażę. Kurzu od cholery, bo to jest taka droga, widzicie, pieszczysta tak na pustyni albo jak gdzie, to tam oni mieszkają. A wiecie, ta paralia, co to tam jest. O stop! Może dla widzów. Paralia to w Grecji raczej. Ale jest i kombik. Zobaczymy, bo jest dieslem raczej. Zobaczymy, czy to się nadaje. A kurzu z tej drogi te straszne śmieci. Prosty. Widziałem gdzieś tam z tyłu, że ma klapę dotkniętą. Ciekawe jest taką klapę pan magister inżynier, specjalista. Wytarmosi. Pan opartunika, ktoś temu podjechał w dół, w duży palec. A ten DEI gracz ma, proszę państwa, dwie rury, także nie wróżę cudów. Bezdasznik. Lata się kończy. I tak piździ w Polsce jak diabli, to po co wam bez dachu auto? Ten jest poliwkowy, jak się okazuje, podobno. A ten skubany 2 litry benzyna z gazem. 3300 euro, szósty rok. 3300 euro, szósty rok. Benzyna z gazem. O, Duster. Rano pokazywałem widzowi Dustera, bo szukam dla Warszawy. Pozdrawiam oczywiście zajezdnię autobusową jeszcze raz. Warszawską. I tu kręcił nos na Duster, bo był 200 czy 300 euro droższy, 300 euro droższy niż zaplanował. Ale był 12 rok, czy 11, czy 12. Nie wiem. O Jezu, już się pierdziłem w lustro. Teraz do mnie widzu 5 razy SMS-i, panie. Ale auta już nie ma dawno. Dustera już nie ma dawno, widzu. A ja zapieprzam dalej, tutaj robota idzie żwawo. Ale ładny fokus, ładny kolor przynajmniej. Czwarty rok, stara lampa. 140 przejechane. Hasana to jest. Pan wie, że Hasana? Taśma z kota, taśma z psa. No. Wiecie, nie ma łatwo, nie jest łatwo, nie jest w ogóle łatwo. Taki luk ma. RS-owski jakiś. Widzę, wciąż szuka dla żony. Ryska. Nic wielkiego. Ty, jak tu jest śmiesznie. Znaczy fajnie w sensie, znaczy fajnie. Tylny zderzak też Ryska trzeba odświeżyć. Ale przy dobrej cenie. Touring. CRD, widzę, co benzynę, cholera. CRD to raczej odpada, ale wiecie, jest sztuka. Aż zobaczę, czy na przykład automat, bo wśród 50 aut wszystkie były manualami, ten i też, czyli widzu. Panie Mariuszu z Hamburga, mój widzu, trafiłem idealnie tyle automata. O, skubany, widziałeś go? Ktoś to szukał. Wrangler. Myślałem, że to zastawka, to cudowna historia. Idę pytam, bo mam jednego widza, który jest taki jakby troszkę żywo zainteresowany z hardtopem. Żywo zainteresowany tematem. Dubsko jest cała, tu jakieś parkowanie w lesie. A pytacie, co to? Ja z kablem, z powerbankiem, bo dzisiaj trochę nakręciłem, miałem nie kręcić, a trochę nagrałem, zatem 1100. No to musi być zastawa. Fiat. Coś wspaniałego. Wiecie, wiem, gdzie stoi z tą roślinką. C
Co tu się w ogóle dzieje? Ale zagłówki już są, tu jakiś rocznik taki, wiecie. Jakiś ani stary, ani młody. A to kichudy byk, Jaś Fasola? To ci w ogóle porobiło, jak mi chwilę nie było. Takie Morisa może bym kupił. Tylko cena mnie może zabić. Wiecie, pan Romek ma go do klaty, także nie jest to jakiś wysoki samochód. Gdy pytam go, to nie ma nikogo jakby w tej bucie. Akurat, co za miejscuwa. Co za miejscuwa. Co to za stylówa w ogóle.